Hej, dzień dobry, cześć, czołem, witam Sebastianie. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to ostatnio skończyliśmy na solidnej wyjebce na Half-Life'cie, więc wracajmy tutaj, tam gdzie trzeba. Czytaj do analnego rodea, bo stamtąd będzie chyba najszybciej. Jeżeli dobrze pamiętam, nie zgadnąłem w końcu tego przedmiotu do DLC-ka. A więc muszę po niego szybko skoczyć. Mam nadzieję, że tym razem się nie wywalę w jakiś strasznie głupi sposób, jak ostatnio. To był tak głupi sposób na wywalenie się, że już kompletnie nie pamiętam, jak mi się to udało. Więc jest dobrze. Cały czas też się zastanawiam, gdzie ja właściwie pominąłem rzeczy w DS1. Bo wydaje mi się, że gdzieś powinny być. Czemu ja tędy idę? Że gdzieś powinny być jakieś czanki, które powinienem mieć do ulepszania. Cześć, Oxide. To raz. Ula, to był okropny timing. A dwa, że brakuje mi dusz Firekeeperki, żeby ulepszyć się w trójce, bo ile jest maksymalnie w jedynce plus 5? Bo jeżeli plus 10, to naprawdę coś bardzo srogo zjebałem. Ale wydaje mi się, że normalnie plus 7. To i tak bardzo srogo zjebałem, bo on tylko plus 3. Więc powiem szczerze, nie znam tej gry na tyle dobrze, żeby wiedzieć, gdzie ja je nawet pominąłem. To jest chyba najgorsze w tym wszystkim. Ogólnie mam wrażenie, że w DS1 pominąłem bardzo dużo rzeczy. Z takich rzeczy, które kojarzę, że w tej chwili mam niezrobione jeszcze. To byłby Moonlight Butterfly na pewno. A to byłby Gwendolin. To byłoby Ariamis całe jako tako. Wezmę sobie tego siądę, żeby nie robić jakichś głupich rzeczy. Od biedy mógłbym się jeszcze raz przejść do tego. Tam na dole, gdzie spadałem z drzewa i bazyliszki mnie zabijały. Jak to cholera coś nazywało? Great Hollow? No i to z takich rzeczy, które kojarzę, że pominąłem. Czego w tej chwili szukam? Idę po przedmiot do DLC-ka, bo ostatnim razem, jak próbowałem go zgarnąć, to się wziąłem i wyjebałem, co też tu chyba widać. No, jestem gankowany. Nie za dużo was tu. Ulala. A, jednego z głowy. Drugiego nie trafiłem. Wezmę łyk Nestusa, bo aż głupio się patrzy. W archiwach jest lepsze nie Nestusa. To jest dokładnie to, czego nie chciałem słyszeć. Au. Tak samo jak nie chciałem wiedzieć, ile tutaj tych skurwysynów jest. Cześć, Pecku. Czyli musiałbym zejść tam na dół, gdzie Sis mnie zrzucał. Znaczy zrzucał, gdzie po walce z Sisem zostaliśmy brutalnie wyrzuceni. Bo ten klucz na pewno znajdywałem, tyle pamiętam. Więc teoretycznie mógłbym do niego się dostać. Dobra, mamy wisiorek do DLC-ka. Postarsze przeniosę już otwarty kiperek. Understandable. Na razie jednak chcę zjechać w dół. Dusze. Co z duszami? Podniosłem te, które tam leżały. Nie było ich dużo, jeżeli w ogóle jakiekolwiek były, ale odzyskałem. Dobra, teraz którędy będzie najszybciej, żeby wrócić do Hydy? Stąd? Nie, z Undead Parish chyba. Chyba z Undead Parish będzie najszybciej. Sprawda, będzie to długa wyprawa, ale i tak chyba najszybsza ze wszystkich.
Oksaj, czemu pijesz? Nie pij. Tak nie wolno. Przynajmniej jeszcze mogę szanować, że whisky, a nie jakieś fuj piwo czy coś. No nie, zakładam, że jak się chwalisz, to nie po to, żeby powiedzieć, że mam 50 ml. Zwłaszcza, że 50 ml wyraźnie, przynajmniej moim zdaniem, wyraźnie wskazuje na kieliszek i na to, że sobie nalałeś. A nalewać sobie tylko po to, żeby stało, to już... Tym bardziej bym kwestionował, co robisz ze swoim życiem. Opakowanie? 50 ml? Ciężko mi sobie wyobrazić trochę. Nie wiem, jak można pić alkohol. Znaczy, ja wiem, jak można pić alkohol, sam pijam alkohol, więc nie będę nikogo szkalował za to. Ale jednocześnie... Tak, żeby samego mnie ciągnęło. Ech. Mogę, mam wrażenie, takie w 100% solidne, że idę nie tam, gdzie trzeba. Bo tędy się do Sifa szło. Znaczy, mój, cały czas mi się wydaje, że można tędy przejść tam na dół do Hydy. Ale nie jestem pewien, czy to jest... W sumie wiecie co. Ostatni razem tędy dosłownie przebiegałem. Więc może teraz rzeczywiście coś tutaj... Wow! Może tym razem po prostu wezmę i tędy przejdę, zobaczę co tu jest. Tylko czekam, aż ten skurwiel mnie będzie chciał spadować. Czemu on tak długo kastuje? Jezu. Dobra, weź. Czemu się jest panu? Bo jestem przyzwyczajony, że jak ktoś ma taką dłuższą animację umieranie, to zazwyczaj się nie spawnuje. Z drugiej strony oni mam wrażenie, że mogą być od tego wyjątkiem. Co tutaj w ogóle jest, bo mówię, tak nie kojarzę, żebym tu chodził za bardzo. Wow! To był piękny hit. Moc klampy, nie będę narzekał. To się jeszcze stało, czy nie? Te. Chciałem powiedzieć, że mi się wydawało, ale mi się nie wydawało. Jezu, ile was tu? Jeszcze jeden. Nawet nie jeden, holy fuck. No. Ile ich tu? Jezu. Za dużo. To na pewno. Taki przedmiot, że chcę zobaczyć co to. Najpierw się upewnię, czy tutaj czegoś głupiego nie ma. Ale serdecznie dzięki. Więcej! Więcej! Nie podoba mi się to, że tutaj jest Blastain. Ach, chuj. Wschodni zestaw. No dobra, a to jest to. Tutaj na dół nie widzę, żeby... Znaczy może się da, ale wolę nie ryzykować, jeżeli chodzi o spadanie. Zawsze nie lubiłem w Dark Soulsach jakichś takich dużych, otwartych przestrzeni, bo nie wiedziałem, jak się za nie zabrać. Moja największa słabość, wielkie, otwarte przestrzenie. Długi korytarz, spoko. Jakieś labirynty, okej. Okay. Wielkie, otwarte przestrzenie, god damn it. Coś słyszę, kolejny NPC. Dużo tych NPC-ów, Jezu.
Ja bym wiem, że to nie są inwaderzy sensu stricte, ale i tak jak na to, że to zwykłe ludzkie postaci, to jest ich zaskakująco dużo. Właśnie wyobraźcie sobie, jakby to było, gdyby oni wszyscy się na nas rzucali na przykład. Holy fuck. Ależ to było nieprzyjemne. No choć fajnie będzie. Przezwałem. Fajnie będzie dla mnie. No, pajęczą tarczę miał. I pewnie się nie podzieli, co? Nope. God damn it. Mógł mi dać tą fajną. Pajęczą tarczę. Dobra. Is it not thou that come the legend of our traversing of thine own? Well, I'm I command to the kot. Hunters. What does that hold? Jasne, fajnie będzie. Aye, and now. Chuj, ci w dupę. Nie będzie kowenantu. Nie ma kowenantu. Mam już swój żaden kowenant i jest on lepszy niż twój kowenant. Zresztą. Tutaj nic nie ma. Tu widzę, że są koledzy grzybole. A jeżeli są tu koledzy grzybole, to absolutnie się nie zdziwię, jeżeli będą też. To jest zwykła skrzynia. Kamienny zestaw. Obłagam, to jeszcze się nie wypierdolę. Dobra, nie jest aż tak źle. Jeżeli są tu koledzy grzybole, to wydaje mi się, że to jest ta sama okazja, w której ostatnio były te wielkie zjebane koty. I bardzo mi się to nie podoba pod tym względem, że te zjebane koty są, jak sama nazwa wskazuje, zjebane. Z drugiej strony oznacza to, że miałem rację i stąd powinno się dać zejść do Fidelzeka. Więc coś za coś, że tak to ujmę. Grzybi. Grzybi. Ale już one smutno umierają. Jest żar. Goddammit, nie mów mi takich rzeczy, bo aż pomyślę sobie, że trzeba to obchodzić i szukać. A to nie jest coś, co chciałem usłyszeć. Bąk. Znaczy nie, ja też powiem szczerze, że jeżeli jakąś lokację zwiedzam jako tako pierwszy raz, to nie mam z nią aż tak bardzo problemu, bo w tego typu grach lubię sobie tak obchodzić jakąś lokację, znajdywać nowe rzeczy. Muszę iść do Hydy. Wiem, tylko mówię, wydaje mi się, że tędy dało się zejść do Hydy. O to mi cały czas chodzi. Może tylko mi się wydaje. Wow, ale hater. I sobie grać swoje jakieś ghost triki dla dzieciaków. Jest tu dużo grzybów, tyle jestem pewien. I nie jestem pewien, czy chcę z nimi wszystkimi walczyć. O, coś tu leży. Nice. Duża dusza. To jest the sun. Nie widzę żadnego słońca, nie będę chwalił słońca, którego nie ma. Tutaj nigdzie nie przejdę. O! Skóry weseński kocurze. Czy mi się dawał, czy trzymałem jeszcze jednego? Jop. Absolutnie mi się to nie podoba. Podbędę się jednego i się wyleczę. A kurde. Au! Daj mi go zaatakować. O, to nie wygląda dobrze. Fuh.
Wydaje mi się, że one po dwóch ciosach lekko staggerują, więc da się je o tyle łatwo zabić. A, dobra, teraz czy ja stąd przyszedłem, czy... Jeżeli to jest place desanty, tak, to ja stąd przyszedłem. Dobra, co tu jeszcze jest? Zobaczmy. Tutaj ewidentnie nic nie ma. O, no, czyli dobrze mówiłem. Tutaj na dół się schodzi. Tutaj się na dół schodzi? Tu się mostkiem przechodzi. Tu się tędy schodzi. I wychodzimy przy hydrze. No, czyli dobrze kojarzyłem. Wyjątkowo nie pojebałem czegoś w Dark Soulsach jednym, jest nieźle. I w sumie to chyba też oznacza, że powinno się dać przejść do Sifa, nie używając przedmiotu od Andrego. Chyba, że coś mi się kompletnie myli w tej chwili. Dobra, wpuść mnie do DLC-ka. Sanctuary Garden. Ale zaraz będzie Sanctuary robione. Ile potrzebuję na następny poziom? 27. Powinienem mieć na to duszę. Brave daje mi 8. No to akurat będzie. Level up plus 1 endurance. Wiecie co? Nie wierzę w swojej możliwości aż tak bardzo, więc najpierw się zreversuję, a potem spalę ognisko. Zwłaszcza, że z tego pamiętam, to jest tu przed bossem od razu. Kindle. No teoretycznie nawet poza typowo przejściowych. I mean, jeżeli to jest coś na zasadzie powiem ci jak masz grać, to lepiej tego nie mów. Jeżeli to jest jakaś taka po prostu rada, to możesz. Dobra, za cholerę nie pamiętam jak się walczy z Sanctuary Guardianem. Więc to będzie ciekawa, interesująca walka. Fajna taka chimera. Która ode mnie bardzo intensywnie odskakuje. Mam ochotę od niej zlokować trochę. Znaczy odlokować. I mam wrażenie, że to się dalej źle skończy. Estus. Dobry Estus. Lubię takie. Jezu! Dosłownie nie mogę Estusa używać w tej walce. Jezu. Nie mogę. Aha, okej, okay. Zrozumiałe.
Ej, on sporo dostaje. To najpierw ewidentnie to mnie trafi, prawda? Najpierw ewidentnie muszę go trafić, co nie jest oczywiste. I przysięgam, odlokujecie się tylko po to, żeby móc rolować na boki, bo mnie już Dark Souls 1 wkurwiają pod tym względem. Nie za dużo tego? Boże. Dobra, teraz mogę... Powinienem móc użyć Jezusa, ale niestety... Przerwy między atakami nie istnieją. Wow. Strasznie dziwne hitboxy ma ten Guardian. Wstawaj! Jezu! Ile można leżeć? I can't. Nie mogę. No Boże! Wow! To nie trafiło. No nie mogę! Idź w chuj. Boże święty. Nie, miałem wrażenie po prostu, że jestem tak... na tak długo stagnowany w tej walce, że to po prostu było frustrujące. I szczerze się absolutnie zgadzam się z przedmówcą. Znaczy tak jak też pisałem, żeby nie było. Ja bardzo często hejsy gry, w której nie potrafię grać, czytaj Mega Man 9, więc to nie jest w 100% adekwatne do tego, co sądzę o poziomie designu danej gry. Tak samo Wix 4 kompletnie nie potrafię grać. I dlatego też je hejsę. To wcale nie jest tak, że ta gra jest absolutnie okropna, tylko po prostu ja musiałbym bardzo git głupnąć. Sanktuarium Ola Sail. Kojarzę, że był to jakiś strasznie durny glitch, który pozwalał na łotnięcie się do kill na Deferred Flame. Ligma jako zero nie jest aż taki zły, z tego co pamiętam. Generał to absolutny rak jako zero i z tym nawet nie mam zamiaru się kłócić. Ale Liżma... Nie wiem co było takiego w Liżmie, przez co ta walka nie była aż taka okropna. Przede wszystkim jeszcze pytanie klas trzech faz. Liżmy twoim zdaniem jest taka okropna. Słyszę, że coś chodzi, gdzieś mnie to niepokoi. Na ziemna wersja liczmy. Tak to się dasz kanceluje? Coś się właśnie zabiło.
Tak właśnie zastanawiałem się, co to chodzi, że cały czas to słyszę. To nie jest dobry design. No ja generalnie nie przepadam za Sigmos X4. Głównie dlatego, że większość ataków jest straszna do unikania, ale to mówię. Jest to moje casualskie podejście na zasadzie, jak coś jest trudne, to mi się nie podoba. Rolnik szuka żony. Za każdym razem, kiedy do domu przyjeżdżam, to babcia się pyta, a kiedy rolnik szuka żony? W telewizji będzie cię. Aha, więcej. Więcej. Więcej! Wow. Czasem myślałem, że mnie strzelinują tak, że dosłownie nie będę mógł się odolować. To byłby peak game design. A? Ilu w ogóle bossów jest w DLC-ku? 4? Dobrze kojarzę? Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Wydaje mi się, że 4, ale tak głowy sobie uciąć za to nie dam. No bo jest Sanctuary Guardian, jest Artoriast, jest Anus, jest Kalamit. Czemu się nie mogę zlokować do jasnej cholery? 5. To 5 w takim razie kompletnie nie pa... Au, nie pamiętam. Oprócz tego, oprócz tych, których wymieniłem. Dużo mu zdaje. To był roll w prawo, by the way. Jakbyście nie widzieli. On zaraz pewnie... Nie, nie wybuchnie. A kto jeszcze jest Oksaj w takim razie? Może wyśle najwalczyć dwa. Nice. To jest dokładnie to, czego potrzebowałem w swoim życiu. Jakby jeden bot był za mało skopany. To możemy dać ci jego dwie wersje. Ha, ha, ha. Wyobraźcie sobie, żeby jakaś inna gra wykorzystywała patent z dwoma bossami naraz. Cześć, Dark Souls 2. Nie, to wcale nie jest tak, że szkaluję dwóch wersji wedów na raz. Tam. Tam. Przez to myślałem, że to jest sugestia, że mam tędy nie iść. Ale chyba nie tu radzą. Powiem szczerze, ja tamtego DLC-ka na tyle nie ruszałem, że nawet ich nie widziałem. Więc wszystkie memy z Reniferowym jebkokrajem mnie nie dotyczą praktycznie. Tam można spaść i to będzie mnie prowokowało. Skąd ty się tu wziąłeś? To był kompletnie niepotrzebny atak. Au. Potrzebuję lepszej pracy kamery, ale chyba za dużo wymagam od Dark Soulsów 1. Albo ogólnie od Dark Soulsów, chciałoby się rzec. Nie, to wcale nie jest tak, że szkaluje. Wydaje wam się. Poczekajcie, ja przyszedłem stąd. Tak, ja przyszedłem stąd, tu więcej nic nie ma, więc jedyne co mogę robić, to spać. Znaczy, ja generalnie uważam, że jeżeli jesteśmy w pobliżu ściany jakiejś albo walczymy z dużym przeciwnikiem, to kamera w Dark Soulsach jest absolutnie nieznośna i nie chcę o tym rozmawiać. Urok gier 3D. To inna sprawa. Nice. Bo to też w pewnym sensie jest powód, dla którego preferuję w gry w 2D. Dużo ich tu. Holy fuck.
Nice. Tu na pewno mogę na górę wejść, ale to trochę... Właśnie pytanie, czy to jest niebezpieczne, czy to nie jest niebezpieczne, bo i tak powinienem tu podejść. Trafię, czy nie? Na pewno nie tak. Tak, te... Oh, come on. Oh, come on. No. Kurwa, myślałem, że tylko jednego wyciągnę. O, o. Niedobrze. Dobra. Nie chciałem używać tego noża, ale nie będzie. Tutaj coś jest? Czy oni tylko tak sobie stali? Nie, coś tam leży. I tu można spaść. Z tego co widzę. I tam na dole też ktoś chodzi. Nie chcę, teraz spadnę sobie, tylko muszę go jeszcze raz znaleźć. On tu jest. Bo chcę plunging attack zabić. Nice. A? I co to tam leży? Tutaj jest piękna dziura, w którą mógłbym spać, jakby mi zależało. Aż tak masochistycznych tendencji jeszcze nie mam. Czy ja widziałem ten przedmiot? Czy ja widziałem ten przedmiot? Grzybki Elżbiety. Cześć, Sylwio. Proszę nie spadaj, proszę nie spadaj. Nie rób głupich rzeczy, nie spadaj w dziurę. Nawet bym się nie dziwił, gdyby się okazało, że w którejś z tych dziur jest coś przydatnego. Spłukłem się. Chyba strażnika. Dobra, to nie było dziury. Jakby to była dziura i bym spadł, byłoby im bardzo przykre i smutno. To jest posążek jakiś, czy jakiś taki dziwnie ukształtowany kamień? Chyba to drugie. Wszędzie mam pytanie. Dziś pytanie, dziś odpowiedź, jak to mówią. Nie jestem pewien, czy w tym drugim nie zamienić RZO, ale poza tym wydaje się ok. Przy czym mówię, to też takie bardzo naczuję i nie jestem w stanie na pewno powiedzieć, czy jest to pewnie, czy nie. Ciągle jak tutaj chodzę, to coś słyszę, jak chodzi mnie, to trochę denerwuje. Czy ja to znajdę cały ze strażnika w takim tempie? Pójdźcie, tak to wygląda. Wielkie strzały Goga. Do Goga i tak prędzej czy później będę musiał podejść. A, tutaj też nie mogę spać, ale nie wiem czy chcę. Na razie chyba jeszcze nie chcę. Mam nadzieję, że na razie jeszcze nie chcę. Bo tak, tutaj nawet nie będę próbował przeskakiwać, bo wiem, że to głupota. Tutaj mogę zeskoczyć, that's for sure. I to ewidentnie musiałem już być. Nie spadaj tutaj. Mam wrażenie, że trochę się kręcę w kółko, ale nie jest jeszcze chyba aż tak źle. Chyba, chyba jak tutaj pójdę, to będzie ok, bo tam... Nie no, tam się to świeci, ja muszę tam iść. Świecidełka! Nie pozwolą mi zostawić tego samemu sobie. Przeciwnicy, oni za to... Pewnie bardzo chętnie by mi powiedzieli, że mam tam nie iść. Oni nie mają łuków, prawda? Nie. To nożyce. Ej, ten ranika tak sporo zdaje. On zadaje więcej niż normalne pchnięcie. Holy fuck. Chciałbym, żeby przeciwnicy w DLC-ku dopili czanki.
Ale może za dużo wymagam. Chciałbym więcej czanków. Tu jest sporo oponentów. Tutaj koledzy po mnie już biegną. Lala. Chyba chcę się jego pozbyć, zanim z nimi zacznę się bić. O ile w ogóle z nimi będę chciał się bić. Bo mam ochotę powiedzieć, że będę miał na nich wyjebane kompletnie. I się za wolno bije. Idź to. Przemilczę twoją sugestią. Z cyklu bardzo ważne pytania z natury egzystencjalnej. Tutaj jest arena i jestem na 99% pewien, że to jest Artorias. Czy nie ma jakiegoś skrótu do ogniska, którym mogę gdzieś przejść? Albo jakiegoś ogniska w pobliżu? Mógłbym się, że coś było. Na pewno nie chcę w tej chwili iść do Artoriasa, to jest jedna z rzeczy, których jestem w 100% pewien. Bo jeżeli miałbym iść do Artoriasa na obecnej liczbie estusów, to prędzej bym się pociął chyba niż cokolwiek sensownego zabił. A jednocześnie mówię, ja kompletnie nie kojarzę DLC-ka z jedynki. Więc... Właśnie wydawało mi się, że ta winda była jakimś skrótem, ale ewidentnie to nie było to. To jest NPC. Łagodnie okupić parę przedmiotów. Ej, on sprzedaje Humanity w nieskończonej ilości. I strzały. So long. Był skrót, może to był skrót. Bo to nie jest ta winda, którą przyjechałem chyba. Czy to jest ta winda? To jest ta winda? To jest ta winda, którą przyjechałem. Fuck! Nie, to nie jest ta winda. Nie, sir. What? Hold up. To nie jest ta winda, którą przyjechałem. Coś mi tu bardzo... Ale to bardzo nie halo. Aż to jest ten skrót i tu jakoś się szybko do któregoś ogniska idzie, ale nie. Tak, nie, nie wiem. Tu jest ognisko? Tak, tędy się do ogniska idzie. Okej, czyli będę już wiedział. Tylko... Czy ja chcę teraz wziąć, rozpalić ognisko i przebiegać przez to jeszcze raz? Chyba tak. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale wiesz, przecież tutaj w ogóle nie było... Nie, jest ognisko. Chce mi się rozpalać ognisko? Ach! Chuj, rozpalę ognisko. Jak na standardy Dark Soulsów, to na pewno jest tu ładnie. Aczkolwiek wiele to nie mówi, biorąc pod uwagę, że to Dark Souls 1. Pogadaj z grzybem. Właśnie, grzyb. Gdzie jest kurwa grzyb? Tu jest grzyb. Cześć grzybie. Jasne, uratuję ją. I am something of a godmother to Prince Ayrshire.
Trochę mnie niepokoi, że wcześniej dostawaliśmy grzyba Elizabeth, a teraz rozmawiamy z Elizabeth, kto jest grzybem. Kinda spooky. Anyway, przynajmniej już wiem, kiedy trzeba iść, tak mniej więcej. Bo jeżeli niczego nie skopałem, to po prostu biegnę tutaj wzdłuż prawej ściany. Jak ją zrobię jeszcze? Oh, come on. Come on! Wyobraźcie sobie, miecie stusy na bossa, do którego właśnie chcecie pobiec. No dobra, czas wrócić do Stania Famana, I guess. Przysięgam, że przez ten hełm jak na niego patrzę, to mam wrażenie, że coś jest nie tak. I idź prosto w nas. A bo jak się walczyło z Artoriasem? Widzę na pewno, że obrywa zauważalnie mniej niż bestia. Nawet jeżeli dwuręcznie trzymam dzidę. Ten backflip jest w miarę łatwy do... Czy... Dosłownie nie mogłem się wyrolować. Jest mi przykro z tego powodu. Ach, to jest zły moment. To był bardzo zły moment na atak. To mógł być za to zły moment na... O mój Boże. No jest tusa. O Jezu. Aż ja się długo podnoszę po atakach, Jezu. Au. Chyba to było niemądre. Abestus. To mnie jeszcze trafiło. Well. Dobra, spokojnie. Fajnie to zabrzmiało, ale to teraz nie jest trudny bossem, poza tym co sprawia, że jest trudny. Wyobraźcie sobie, móc się odrolować! Jezu Chryste. Jeżeli ktokolwiek mi powie, że Dark Souls 1 to dobra gra, to go wyśmieje. Przez cały czas maszowałem rola i nie mogłem dosłownie nic zrobić, no... Holy fuck! Kto wymyślał takie zjebaństwo? O, adaptability jest złe. O, przynajmniej jak tam w adaptability, to będę mógł się ruszać, nie to co w DS1. Tak kurwa, będę teraz hejcił DS1 przy każdym uruchomieniu tej gry, o co chodzi?
widzę, gdzie są moje dusze. A czy on mnie goni? Tak, a nawet nie on, tylko oni. Olala. Wydaje mi się, że Silent of Mana to jest ulubiona lokacja każdego gacza w DS2. A nawet nie jesteśmy jeszcze w jej najbardziej upierdliwej części. To jest najlepsze. No dalej się dajmy, pada magnekani, którzy tu leżą. Żeby mi nie wychodziły nagle znikąd. Tyle Twin Pingów, że aż nie wiem co z nimi robić. Aż Drake Mace. Znaczy nie jest aż tak gówno widać moim zdaniem. Jeżeli się patrzy tak z góry, to mniej więcej widać, na przykład, że tutaj tuż za nim jest przepaść. Widać w miarę wyraźnie tą granicę. Jak tak się patrzy, to owszem, ale z góry patrząc jest to w miarę dobrze widać. Staminę może. Nie jest to mimik na szczęście. Twinking Titanite. Cave. You don't fucking say. I niech zgadnę, tutaj będzie coś oczywiście. Fatty. Ale bym sobie nie był gdybaski nie się przecisnął. Foggate. Pie. Foggate? Zapomniałem sobie, że te dwa foggate są między częściami lokacji. Ach, jeżeli myśleliście już wcześniej było chujowo, to teraz zaczyna się ta mniej przyjemna część Steinu Famana. Bo zaczynają się magowie. I to bynajmniej w małych ilościach. Au. To był bardzo ciekawy pocisk. Ale i czemu nie mam? To tym bardziej będzie zabawne. O, na przykład tutaj idąc w ten sposób w miarę widać, gdzie możemy stać, a gdzie nie. To jest bardzo przydatne, biorąc pod uwagę, o jakim miejscu mówimy. Shrine of Mana, miejsce, w którym jest ładnie, ale chujowo. Ognisko, doskonale. Jeżeli jest tu ognisko, to oznacza to tylko jedno. Wszystkie wasze live jamy. Wydaje mi się, że poziomów tych aż tak bardzo nawet nie potrzebuję. Dużo bardziej będę potrzebował live jamów. I nie wiem, czy Human Effigy sobie parę nie kupić za ich czas. Bo jednak mam ich relatywnie niewiele. Nie powiem, że w ogóle, ale relatywnie niewiele. No dobra. Wracajmy do Shrine of Mana. Crumble Trains. Dobra. Muszę magami się zająć czym prędzej.
Słyszę, że we mnie leci, ale niewiele z tym zrobię niestety. Tu sobie mogę live'a szybko wypchnąć. Ja? Tutaj jest coś, co wygląda jak jeden z tych rycerzy z wieży Heidego. Mam nadzieję, że uda mi się go przyciągnąć do siebie. Bo wolę się nie bić w jakiejś wodzie, właśnie przez to, co Oksaj też wcześniej pisał, chociażby, że kiepsko widać. A ja to oni co wytrzymali. Lifejamik. Tutaj powiem szczerze, że nie pamiętam, czy na górze coś było. Chyba nie, ale... Jakaś część mnie nie pozwoli mi tego tak po prostu zostawić. A? Muszę odolować! Holy fuck. Odolować. Live jam. To było za bliskie. Nie. A? Nie wyobrażam sobie przejść Line of Mama bez live jamów, tak to be fair. Dobra, czy do niej mamy dostęp w ogóle? Jakiś mamy. Weź co, wezmę tarczę, dołożę na chwilę. A może tam jeszcze jedna lajta jest? A? Jest do mnie jeszcze chwila. Wow! Come on! Byłem pewien, że stoję za tym słupem. Holy fuck! Jestem memowany. Jestem w 100% memowany w tym momencie. Tam słyszę jeszcze jedno skurwysyństwo, co do mnie strzela. Też nawet odbicie w wodzie widzę. Co WDS2? Trochę tak. Nie będę kłamał. A teraz tak. Czy tu? Słyszę magię. Znowu słyszę magię. Nawet widzę, że dość daleko. I wydaje mi się, że to może być na tyle daleko, że mogę to nie mieć bezpośredniego przejścia. No. Chociaż... A? Czem? Gdzie ta szlurwa się schowała? Tu jest. No i tam jest kolejna, wyśmienicie. Tędy na szczęście da się przejść. Da? Strzeli? Strzeli. A łatwo. Monka S? Smoke and Silky Stone. Dusza plus duży life gem. Czy tu coś jest?
pasuje ragdollu. Trochę tak. Nie, z ragdollem miałem dużo ciekawych sytuacji w DS2, więc... Trochę jestem przyzwyczajony. Dobra, teraz skrędy się tam idzie. Najgorsze jest to, że wydaje mi się, że tutaj coś jeszcze było, co chciałbym zgarnąć. Tutaj można się bardzo łatwo wziąć i wyjebać, niestety. Więc pozwolę sobie iść mniej więcej tak. Na life jam. Au. O wy kurwy. Cały mój misterny plan! Au. O, o. Nie podoba mi się moja obecna... Fuck! Nie myślałem, że oni wszyscy się tak grają. Myślałem, że będę świetny. Spoiler, nie byłem. No dobra, teraz... Którędy się stąd szło? Na pewno i tak. Nie tędy. Tędy? Tędy chyba. O nie. Mam nadzieję, że wy to widzieliście. To mi teraz spokoju nie da. Z Grayson to było? Bo widziałem jakiś tam... Stay? Yep. O mój Boże, czy to jest to, co ja myślę, że to jest? Czy to jest to, co ja myślę, że to... Tak, to jest moja śmierć. To jest jeden! Przyzwyczajenie z DS1! Co ja poradzę, że w każdej grze z serii inaczej się schodzi z zawinki, no... Come on. I przysięgam, jeżeli Arturias mnie jeszcze raz chainuje, to będę bardzo słony. Tak bardzo, bardzo słony. Skąd bo Arturiasie? Czy Arturiasa się naparować? Bo to jest jedna taka rzecz, która mi do głowy przyszła. Team Before da się, ale nie chcesz próbować.
Zastanawiałem się, czy mogę jakiś lepszy sprzęt założyć, ale musiałbym nie light rollować, co mi się nie podoba. Dobra, chodź kolego, fajnie będzie. A gdyby tak pójść full retard na Altoriasa? Full retard aggro w sensie? Nie, bo mnie jest bitch slapuje. Jezu, ale naprawdę, to jak długo się leży po atakach w tym DLC-ku jest idiotyczne. Dobra, on się teraz Voidem napełnia i wybucha. Ulala. Dobra, tu się dałem zbejść akurat. Jestem przyzwyczajony, że bossowie dużo szybciej robią sporo rzeczy. Więc jeżeli jego atak jest tak wolno wyprowadzany, to aż ja się na tym łapię. A tak też może być jak jest. O. Okej. Okay. Zrozumiałe. Na swoje usprawiedliwienie mam, że nigdy nie walczyłem solo z Altoriasem, więc nie mam pojęcia, jak ta walka wygląda, więc efektywnie się jej uczę. Wierzę, że to dobra zmówka. Spoiler, to nie jest dobra zmówka. No to self nie przebiega się na hama. Z tamtej strony, dobra. Już widzę, już wszystko wiem. Say no more. Właśnie to nie, wiesz co? Czekajcie chwilę. Muszę zrobić jedną rzecz. Skoro już wiem, gdzie idziemy, to muszę naprawić jedną rzecz. Z drugiej strony, holy fuck. Kiedyś się nauczę z tej strony. Nie biorę pierścienia staminy, kiedyś wezmę. Niekoniecznie teraz. O, o co chodzi? Aaaa, kurwa! Ja tutaj nie mogę przejść. Zapomniałem. Lmao. 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 Muszę najpierw go pokonać na moście, a dopiero potem tutaj przejść. Tak. Cały misterny plan. Znaczy mi się coś kojarzyło, tylko nigdy tego nie sprawdzałem, że tak to ujmę. Domyślam się, że mówiłeś o tym, że tutaj jest ten spadek. Że tutaj sobie grzecznie, kulturalnie, pomalutku, powolutku spadasz i że jeżeli tutaj spadniesz o w taki sposób, to zgarniesz pierścień Chlorantiego plus 3. Zgaduję, że to jest to, co chciałeś mi przekazać przez ten cały czas. No well. To skoro już zostałem tutaj brutalnie wrzucony. I nie chcę mi się jeszcze raz bić kolegów z PLC-UGS-ami. No po to sobie na hama przybiegnę do bossa. Make haste, by the way.
kamera w Dark Soulsach. Za każdym jebanym razem. Alpha is Spirit of the Church. God fucking damn it. Moja najmniej lubiana część tej walki to ta, w której są przywoływani dodatkowi NPC do niej. I co gorsza, oni są zaprogramowani tak, że starają się zawsze robić tak, że jeden odbiega, a drugi walczy w tym czasie. Jezu Chryste. Znaczy, nie ukrywam, z tym bossem zawsze jest problem wtedy. Jezu, przestań się kurwo leczyć. Oh, come on. Dobra, to ciebie mamy z głowy. To było zbyt ryzykowne i nie powinienem tego robić. Wow, tego nie kojarzyłem. Wydaje mi się, że losuje z kilku. Au. Chciałbym przynajmniej wierzyć, że to nie gracz. O mój Boże, nie, nie możesz używać silnych ataków, bo altabowałeś. Znasz mi to w... kurwia! Już sobie zamówiłem DualShocka specjalnie po to, żeby mnie to więcej... Ja w to wbiegłem, holy fuck. Ulala! Ulala! Zostałem spadowano zmemowany? Nie bichał, naprawdę byłem na gacza. Nie te sousy, nie te sousy. Dajcie te sousy. Sięgam, że ja to jest mnie znowu zmemuję w jakiś durny sposób, to będę nieprzyzwoicie słony. Nie wiem, powiem szczerze, że jeżeli chodzi o DLC-ka tutaj póki co, to czuję się nie tyle, że walczę z atakami bossa, tylko walczę z absolutną topornością mechanik DS1. To jest dla mnie strasznie frustrującym doświadczeniem. Oh,
Po części zaraz przyjdzie ktoś, kto umie grać Dark Souls i powie, że trzeba po prostu się tego nauczyć, ale... Nie wiem, dla mnie sytuacja, w której wstaję na tyle długo, że boss mnie może zchainować 17 razy, to nie jest kwestia... designu, tylko... Znaczy, to jest kwestia designu, ale że design nie jest dobry. O, w ten sposób. Okej, czyli teoretycznie jeden cios mogę przyblokować w ten sposób. Całego tego komba już nie da to. Muszę mniej więcej zobaczyć, ile mogę tarczą wytankować. O, ja go nawet nie mogę zaatakować od razu po jego ataku. Dziękuję za okienka do karania bossa. Bo im może fasciluje. No Jezu. Dziękuję za dobrą kamerę! Nie trafiło? Interesujące. Jezu Chryste. Aha, okej. Okay. I z tego już nie ruszę. A w sumie ja madam. To na pewno się z tego nie ruszę. Ja pierdolę. I can't. I can't, man. Nie, może to kwestia tego, że przechodzę między różnymi grami z serii, ale... Grając w DS1 czuję się, jakbym przechodził z Dark Soulsów 3 do Gothica. Przez to, jak skurwesyńsko toporna jest ta gra. Wolałbym rolować mając 0 adaptability w DS2 niż rolować w DS1. Nie będę się hamował z hejtami na chujową grę, a co? Chciałem się ograniczać, ale ta gra mi na to nie pozwala. A tu jeszcze jeden mag jest. Wow. Holy fuck. Te pociski to mało. Znaczy mnie to irytuje o tyle bardziej, że ile to je razy słyszałem, jak to Altorias to jest po prostu szczyt designu w walk FromSoftowych. Nigdy nie widziałem lepszego bossa niż Altorias. O, więc po prostu... Pod tym względem jest tym gorzej, że tak to ujmę. No, umarłem. Znaczy jeszcze nie, ale jestem na dobrej drodze. Jezu. Au.
Lol, nie zdążę, dobra, spoko. Lol, nie zdążę, dobra, spoko. To jest okej. To mnie... What? To mnie zabiło? To był bardzo ciekawy hitbox. Ech... Kurde, to... Ja muszę ją dobić, prawda, oberwę za to, ale muszę. Czy też mnie nie zostają otwarte? Najwyraźniej, nie? Siema, co tam? Możesz gadkować. Wiesz co? Może bym próbował, gdyby nie to, że granie bardzo mocno sugeruje wybuchem, że umrę od tego. Bo do tej pory jak boss się tak ładował, to po chwili wybuchał. I od tego się po prostu umierało, więc to jest kompletnie nieintuicyjne względem tego, co gra normalnie ci pokazuje. Ja kurwa, no już na mistrze. Jeden. Trzeba się schować. Holy fuck. Tutaj chyba powinienem być w stanie przejść. Także koledzy za mną przyjdą. A drugi gdzie jest? I idzie. Au, au. No Jezu! Ja tylko chcę się wyleczyć. Wow! Halo! Slumbering Dragon Shield. Byle wejść tu z powrotem, co najwyraźniej nie jest oczywiste dzisiaj. Góra 321, cześć, witam. Wezmę ją, ostrzelę po prostu. To jest dwa, prawda? Dobra, one chyba się będą leczyć po prostu, więc wywalone. Po prostu sobie przejdę. Chyba też właśnie ognisko było. Miejsce spoczynku Roya. Takie bardzo polskie. O mój Boże.
O nie, to znowu kwas. To był kwas, prawda? Ale też nie widzę, żeby broń mi się niszczyła, czy coś. Okej, okay, cofam to, co przed chwilą powiedziałem. Broń, nie, zbroja z drugiej strony. Tyle rzeczy, które mogę założyć, żeby nie fatalować. Proszek. Na. O mój Boże. Jezu, to wyszedłem i już dostałem raka. No i tu przejdą. Pod tym względem zawsze warto jest mieć parę strzał, moim zdaniem. Tak, do mnie już nie wyjdą, ej. Do mnie będzie trafiać, co? Yep. Tutaj jestem w stanie tak samo zlikwidować, to jest pytanie. Nice. Ona padła. Tak, ona padła. Doskonale. Czy są tu jeszcze jacyś magowie? Tak, na pierwszy rzut oka nie. Dostaję, spróbuję go zagrawać. Ale chyba nie będzie chciał podejść niestety. A szkoda. Nie wiem, czy to by nie oznaczało. Nie, oni mnie raczej tak nie zostawią. Otóż to. Ech. Tam mam jeszcze maga niestety. Tutaj chyba bokiem mogę w miarę bezpiecznie przejść. Także mi się nic nie stanie. Nie jestem pewien co do tego, gdzie tutaj można... O Boże. Nim wejdę, to nie jest coś, co chciałem teraz zobaczyć. Au! Kurwa magowie! Au! Au! Okej, okay, już chyba rozumiem, dlaczego ludzie mogą hejcić Shine of Amana. Chyba. No dobra, wracajmy do Half-Life'a. Half-Life 3 Speed of the Church. Potwierdzone info. Jeżeli teraz trafi na cokolwiek, to wygląda choćby podobnie do gracza, to poważnie się zastanowię, czy nie przejść w offline. Dobra, morda Argo. Wyobraźcie sobie, widzicie taki bossa.
Fajnie było, co? Dawaj, iść w Fuergo. O, doskonale. To jest to, czego potrzebowałem w swoim życiu. Fucking hell. Też o graczach mówiłem, I know, right? To ciekawe, że to nie obydwo. Au. Au. To był! Bardzo ciekawe. Czemu on tym... What the fuck? Znaczy, ja rozumiem, że lagi, ale... O, zajebiście. Ech. Au. No! Idź w chuj! To wtedy nie sam twój. Nie wiem, powiem szczerze. Nie próbowałem. Nie jestem pewien, czy chcę próbować. Tak powinno być ognisko, prawda? Jest ogniska. Dla tego, że nie jestem do końca pewien, jak działa to, co się dzieje po tym bossie, to na razie się wrócę do Firelinka duszę wydać. I po prostu pójdę jeszcze raz, midirem się pobawię. Kiedy będzie najszybciej do Midira właściwie? Bo się tak zastanawiam. Shred Grave? Chyba tak. Tylko teraz w którą stronę? W tę stronę? Tak, w tę stronę. Idzie słonko. Czy
To by się w ogóle da to wykorzystać, czy nie? Tak ciekawości. Dać się da. Nie, proszę nie wpadaj, proszę nie wpadaj. Dobra, żyjemy, żyjemy. O-o. Trochę źle się ustawiłem. Wow, 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 wow. Dobra, idź w chuj. No i midi sobie powiedziała na dół. Już za to nie dostajemy, ale... Zawsze coś. Nie, nie, jemu tutaj trzeba hapeki zbić do końca, chyba z tego co pamiętam. To był inny wall? To był inny wall. To był inny wall, prawda? To nie jest tak, że mi się jebie. Tak, to był inny wall. To muszę windę zawołać. Winda. Winda. Z drugiej strony. Fuck my life. Jestem przyzwyczajony do jechania od dołu najwyraźniej. Oh fuck. Oh fuck. To nie było zaplanowane. Za szybko. Zapominasz, że tutaj można spaść, szczerze mówiąc. Chyba to jeszcze raz. Dobra, i teraz tu na dół. Tu drabinką zjadę, nie spadnę. Czekaj, już tam coś leży, tam coś leży. Speed ornament. Speed ornamenty, z tego co pamiętam, są do Covenantu tego, który praktycznie służy tylko do bicia się jako Half-Life. I teraz nie mamy Fogate'a, możemy sobie spaść. Let's fucking go! Spójrzcie, jaki fajny smoczek. Cześć, Midir! Eater of the Dunk. Nie jest w stanie, jest tak, że panuje spanować mgło jak pojebane. Wróć, nie wsadzone, nie wsadzone. Zapomniałem już kompletnie tej... A fuck, 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 fuck. Jak już mówiłem, zapomniałem kompletnie tej walki, więc będzie fajnie. Tak, nie uciekaj. Przez to byłem pewien, że się właśnie wylowałem w ogień. Mam wrażenie, że ten mem z głową jest fajny, ale niekoniecznie jest jakoś
łatwo go wykonać. No tam gra jest dobra, zwłaszcza wtedy, kiedy Midir akurat wykonuje jednych ataków, kiedy stoi jakoś w miarę w miejscu. Tu przerwować. Au. Tak, zapomniałem tej walki kompletnie. Aż teraz mogę, ale... A to już trochę za późno. Łapcachem mgiełki, co? Nie chcesz mgiełki trochę? No chyba nie chcę mgiełki. To powinno mnie trafić. Tam gra jest o tyle dobra, że w dużej mierze ignoruje redukcję obrażeń, którą Midir ma z racji tego, że jest odporny na magię. A teraz jak już sobie przypomniałem trochę przynajmniej jego ataki, to nawet wierzę, że moje następne podejście może być całkiem spoko. Nie, nie zakładam, że to będzie jakiekolwiek dobre podejście. Co zresztą widać na załączonym. Widać też, jak idiotycznie mało mu zadaje zwykłymi atakami. O mój Boże! Czas na zabawę! Szkoda, że nie zobaczycie najlepszej części tej walki. Ej, jak na... Pamiętaj, jak na to, że to było moje pierwsze podejście od 100 lat, to fakt, że doszliśmy do drugiej fazy efektywnie jest bardzo dużą rzeczą. DS1. Ale to jest ty kurwo jebana. Pamiętacie, jak dobrze mi się grało w jakiejś grze, a potem wróciłem do DS1? Nie, na nic nie mam ochoty założyć jakiś puklerz, jeżeli go mam, a powinienem mieć. Target Shield. Tylko, że z Target Shieldem już mi doluje. Z jakiegoś przekrętego powodu. Znaczy wiem, że to nie jest o sensu stricte midrole, ale jeżeli chodzi o prędkość, z jaką mogę wstać, to efektywnie są midrole. Wiecie co? Tak chyba to zrobię po prostu. Jestem pewien, że Arturiasa można parować, prawda? 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 Jestem pewien, że jestem na tyle dobrym graczem, że mogę parować Arturiasa. Oraz inne kłamstwa, które mają sobie każdego dnia. Czy jakoś tak to szło? Nie, ale serio. To jest pierwszy raz dosłownie, kiedy przychodzę do DLC-ka bez jakiejkolwiek pomocy. Więc sporo rzeczy jest dla mnie takich zupełnie nowych. Bo tak to zawsze na multi go przychodziłem. Znaczy zawsze, efektywnie jeden raz. Tak, wiem, że nie mam wyekwipowanej tarczy, więc proszę się nie czepiać. Wow. Dobra, czas nie móc się ruszyć przez pół godziny. Jesus fucking Christ.
Chyba się nie da. Albo to był zły timing. Co też jest opcją. Okej, to akurat było całkiem ładne. Chyba się nie da. Przynajmniej nie wygląda, żeby się dało. Więc chyba będę dzierżył halabardę dwuręcznie. Bo on się bafuje. Wiem, co mówiłeś o tym, że można mu to przerwać. Ale mówię, przez ten wybuch się za bardzo boję. Au. Au. O Jezu! Próbowałem na bok odolować od tego ataku i się nie dało. Próbowałem do tyłu odolować, się nie da. No, come on. Dobra. Shrine of Skurwala. Fine. Czy jakoś tak? A co gdyby... To nie był mój plan! Wiem doskonale, gdzie tu są dziury. Nie potrzebuję pochodni. TF, TF. Z drugiej strony. Dobra, przypomniałem sobie najważniejszą rzecz, jeżeli chodzi o pierwszą fazę Midira, to to, że jak on zieje pod siebie, to to jest okazja, żeby wklepać mu sporo hitów. Jakkolwiek dziwnie i głupio to nie brzmi. Dużo gorszą częścią jest to, że tym razem jak spadamy, to on od razu wstaje. Ej, łap wielki trochę, co? Au. Co nie pchałeś trochę to, że nie miałem Embera. Dobra, ale najpierw trzeba odbiec kawałek. Potem podbiegamy. Potem przerwujmy na wszelki wypadek. Przerwujmy mgiełkę. Raz bo chciałem w dziób przywalić. Au. Nie stoję za bardzo pod nim? Chyba tak. On teraz ogonem pewnie się machnie. Albo działa nie pod siebie. Nie ma tak zużyć całą staminę na dole. Dobra. Przerwałem się. Thanks. Jesteś mi deal? Jesteś. Giełka? A Boże, nie mam laski wybranej. Giełka? Tak. To jest za daleko, raczej żeby mu jeszcze przywalić. Ups. To chyba mnie powinno trafić. Są
zdążyć? A, zdążyłem. Nice. On dzieje po ciebie i dlatego nie wiem czemu ja próbuję używać wtedy Prescient Mista. To jest chyba jego 7-hitowe combo. Jeżeli niczego nie zjebałem. I powinniśmy mieć drugą fazę od razu. Yep. Czy to już? O mój Boże. Najgorsze jest to, że już pamiętam, co się robi w tej części walki. W sensie dokładnie w tej, jako tako. Nie włączyłem dźwięku z jedynki. Już tam byłem. Bo jeżeli dobrze pamiętam, z tym laserem jest taki śmieszny mech, że stojąc dosłownie pod nim nie dostaje się obrażeń. Więc jeżeli widzimy, że on będzie chciał robić, to biegniemy na pałę do niego, jak tylko się da, i wtedy mamy godzinę, żeby mu klepać obrażenia tak naprawdę. Ale to mówię, może się mylę w tej chwili. Uda, ale dziwne, że to ja zapatować nie można. Shinji czy znów Minet? Proszę kogoś jeszcze o potwierdzenie potencjalne. Bo u mnie zdaje się, że wszystko jest ok. Na chwilę zwiesił sim. Okej, okay, czyli nie tylko Oxide. To interesujące. Mam nadzieję, że nie wywali mi kompletnie neta. Bo wczoraj miałem kazus wywalania przez UPC. Więc nie wykluczam, że coś tam może się dziać, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wiecie, jak wszyscy wiemy, jak tylko spadnie śnieg w zimę, to wszystko dostaje wszelkiego rodzaju awarii. A i nie powiem, cieszę się, że w końcu jest zima jako taka, a nie jesień. Ale pod względem technicznym to na pewno stanowi to problem. Dobra. A gdyby tak zrobić najgorszą rzecz, jaką mogę i bić się w furę za Toriasem? A nie, czekajcie, nie mogę teraz wstać przez godzinę. Jezu! Miałem analog do tyłu wychylony i przedolowałem się w lewo. To jest tak głupie czasami. Au. Au. No, teraz też miałem ach Jezu, te role w DS1 są tak turbo zjebane. Tak samo jak to, jak długo się podnoszę po atakach, Jezu. Ten drugi atak był niepotrzebny. I co, mówi, że teraz powinienem mu do niego podbiec i mu to przerwać. No ewidentnie mogę. Ludzi narzekający na adaptability w DS2, gdzie
wszystko w DS2 z adaptability jest szybsze niż w DS1. Nie, wcale nie szkaluje, ani trochę. A, to on może 3 razy to zrobić, pomimo że ani raz wcześniej tego nie... Ja pierdolę. Gdybym wiedział, że grałem w Elden Ringa, to bym inaczej grał. Holy fuck. Nie, to wcale nie jest tak, że hejsę. Wiecie co? A, bo to pieśnienie też niszczy. To wiele wyjaśnia. Au. A, raz chyba tego ten invader do... Zapomniałem o nim. Au. Aha, rozumiem. Przyjąłem do wiadomości, co gra mi próbuje przekazać. Jeżeli przez to, co gra, próbuję im przekazać, miałem na myśli, gra nie chce, żebym w nią grał, to trochę tak. Holy fuck. Gry mnie dzisiaj bardzo nie rozpieszczają, jak tak patrzę. Grałem Battlefield 4, trochę mało. Jeżeli będę miał jakiś taki run, gdzie będę miał dużo estosów na drugą fazę, to wtedy rozważę zużycie Embera. Ale tak to raczej się będę wstrzymywał. Pierwszy raz DS3. Nie, już wiele razy przechodziłem DS3. Pestilent mi sobie robotę póki co i bardzo dobrze. Gdyby jeszcze podszedł tu odrobinę, to już w ogóle byłoby super. Nie, nie, spokojnie, jeżeli chodzi o Soulsy, to Lion nie zrobił lasera, tak mi. Jeżeli chodzi o Soulsy, to wszystkie jako tako przeszedłem w całości. Tylko DS1 nigdy sam nie przeszedłem. Tylko zawsze w jakimś tam koopie czy coś.
Gdzie ty lecisz? Au. W sosach da się spoilerować rzeczy? Jasne, że się da. Na przykład, nie wiem. Spoilerem spokojnie może być to, ile pas ma Frida. Absolutnie byłbym w stanie to potraktować jako spoiler. Dla fabuły wiem, że nie wszyscy grają, więc stąd podejrzewam, że był śmieszek. Że, ale jak to fabuła w Soulsach XDDDDDDDD? A, tu jesteś. No. Dałem cię trafić. Głupio strasznie. Wow, wow, wow. On wziął nie pod siebie. Już tak. Wstawaj, bo musisz rzucić migiełkę. Wysyw. Znaczy, ja powiem tak, jeżeli on nie chce używać swoich laserów, to ja absolutnie nie będę na to narzekał, ale... Bardzo kwestionuję. Dobra, na to za to będę bardzo narzekał, bo przed tym trzeba uciekać jak przed Elden Scrollsami w Elden Ringu. O, jestem w tym położeniu. Lol, lol, tak. Dobra, co robisz mi, Dirku? Niedobre rzeczy. No, co to ode mnie chcesz? A, znowu Humanity. Dobra, trzeba do niego biec. Już biegnę, fajn. Jamane? Czemu mi się coś nie użył? Znowu Humanity, no dobra. Waa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 a
Ważne pytanie, czy to mi zaliczy? Nie. God damn it. On już umarł, jak ja umierałem. Fuck, było blisko. Myślałem, że mam więcej HP, szczerze mówiąc. No ogólnie Pestilent Mist jest o tyle dobre, że ono w dużej mierze ignoruje obronę magiczną, a bossowie w Ring City właśnie do tego się sprowadzają, że oni mają po prostu idiotycznie dużo magicznej obrony. Zresztą ogólnie obrony w redukcji obrażeń jak taka. Plus ten czar generalnie nie ma aż tak dużego obszaru działania, więc na większość takich humanoidalnych bossów jest średni. Ale biorąc pod uwagę rozmiar Midira, to jest to czar, który jest praktycznie skrojony pod tę walkę. Zwłaszcza, że on
Mimo wszystko nie rusza się aż tak bardzo. Wow. Smoka chyba mogę. Zależy. Mi często lokowanie pozwala lepiej ogarniać otoczenie jako tako. To też kwestia przyzwyczajenia. Są smoki, na których wygodnie mi się lokuje. Na pewno nie lubię lokować, jeżeli walka ze smokiem sprowadza się do stania mu na przykład, nie wiem, między paznokciami czy pod brzuchem. Tak jak w Elden Ringu masz tego Forty Saxa, tak jak masz Ancient Dragona w dwójce. To wtedy lokowanie się rzeczywiście moim zdaniem nie ma sensu. Ale jak dla mnie, za każdym razem, jeżeli stoi się gdzieś na tyle, że lepiej widzieć na przykład pysk smoka, to wydaje mi się, że lepiej jest się lokować. Aczkolwiek mówię, to kwestia przyzwyczajenia. Wiem, że ludzie często walczą z bossami w ogóle bez lokowania się, tak? Zresztą ja mam wrażenie, że tutaj powinienem przestać się lokować. Tylko z drugiej strony, ja w Dark Soulsach 1 nie umiem trafiać, zresztą ogólnie w Dark Soulsach, nie umiem trafiać w humanoidalnych przeciwników bez lokowania. Ten drugi atak był kompletnie niepotrzebny. To powinno mnie trafić. A kurde. Obywałem tym jeszcze. Jest to szybki? Zdążę? Powinienem. Teraz godzina. Nie. Właśnie to jest ten problem, że nie wiadomo ile razy on będzie chciał się zamachnąć ze skoku. I przez to ciężko wiedzieć, czy mogę go aktualnie spunishować, czy nie. Zszedł mi Logan z niewyjaśnionych przyczyn, dzięki. Czy on się buffuje na czas całej walki, czy tylko na jakiś czas? To mnie nie trafiło. On mnie zabije. No i tutaj na przykład nie wiem, czy on raz przeskoczy, dwa przeskoczy. Także tego ataku się nie da ukarać w żaden sposób. Może to zrobić tak, może jeszcze raz sobie skoczyć. Frustrujące to jest trochę. A to jest czas na Estusa. On się buffuje, to ja się stusnę, żeby nie umrzeć na jakiegoś losowego jednego hita. Na przykład od tego. A? Zdąża? Nice. Wow, to było za bliskie. Mam wrażenie, że w tej walce za mało po prostu dolowałem do tyłu jak do tej pory. I że z tego wynika przynajmniej część moich problemów. Że spod ataków Arteriasa powinno się po prostu unikać rolem do tyłu, o właśnie takim, a nie na boki, gdzie rol na bok teoretycznie daje szansę na skontrowanie, ale jest dużo bardziej ryzykowny. Ten atak na pewno wiem, że mogę rolować na bok. O kurwa mać! To jest właśnie to, co mówiłem wcześniej. Że nie wiadomo, kiedy można go skontrować.
Jak teraz użyję Estusa, to on wykona takikolwiek. XD. Au. Tutaj to akurat ja zjebałem, wiem. To też było zjebane z mojej strony. To jest moment na Estusa. Ale tylko na jednego. No aż tak. Lol. 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 Estus. Oczywiście, że może wcisnąć się teraz o atak. O mój Boże. Au. Kurde. Z noża? Nie. Czy było warto? Ni chuja. Chciałbym, żeby wykonał któryś z ataków, po którym wiem, że mogę go ukarać. To nie jest jeden z tych ataków. To może być jeden z tych ataków. Jeżeli teraz wykona ten atak z wyskoku, to go atakuje po nim. Powiedziałem coś. Leżeć. Gaziebo. $51 000. Powinienem mieć jakieś rozsądnie duże dusze. Z dwa Brave Warriory. Powinien być ok. Na poziom. No można. Ja biorąc pod uwagę, ile ich mam, to zazwyczaj to jest jedna z tych rzeczy, do których ich właśnie używam. Szczerze mówiąc. W sumie pytanie. Jak moja halabarda skaluje? DC. Mam wrażenie, że powinienem parę punktów dexa dać. Tak, wiem, fuj dex, ale... Dzięki za follow, Adelnie. Dobra, wezmę się od hollowu. Jest kolej, tak już zjadłem humanity. Szkoda by było je stracić bez celu i bez powodu. Więc zrobimy tak, zrobimy Kindle. I można lecieć dalej z samym Olasail. Tylko pozwolę sobie zawczasu, tak na wszelki wypadek, wziąć tarczą. Hitter miał setkę, prawda? Miał setkę. I z hiterkiem powinienem normalnie móc fasolować, więc wszystko jest ok. Olasail Township. Cóż za wspaniała lokacja. Ja na ogół staram się nie leczyć humanity, chyba że jestem naprawdę blisko wygrania jakiejś walki, to wtedy jak najbardziej. Bo tak to po prostu wiem, że to jest jednak zużywalny zasób i szkoda by mi było go zużywać tak wtedy, kiedy nie jest to absolutnie niezbędne. Względnie, jeżeli widzę już ognisko i mam bardzo mało HP i wiem, że mogłoby mi się coś stać, to wtedy też szkoda by mi było, po prostu. A potem człowiek kończy grę mając miliard humanity i takie. Może jednak lepiej było wcześniej użyć. Okej, tutaj jest jakaś winda, którą później pewnie odblokujemy. Czy jest tu gdzieś spadek na bok? Nie. Nice. Nice. Trafiłem obu, tak jak chciałem. Kojarzy mi się, że gdzieś w tej lokacji są magowie i mnie to niepokoi.
Zwłaszcza, że jestem obecnie w innych Soulsach, w innej lokacji z magami. O, a propos. Nie wiem, czy to nie jest mag. Jep. Wolę się z nimi bić pojedynczo, miałem możliwości. Ej, on się nie odbił tarczę. Goddammit. Czemu się nie odbije się tarczę, chuju? Jezu, to zdaje. Przez tarczę. Przedmioty? Nie, przedmioty. Tu jest kolega, którego nie trafi oczywiście. Dusza dzielnego wojownika. Gdzie ja ich słyszę? Bo tutaj na górę nie wejdę nigdzie. Nie widać, żeby się dało. Więc... Mamy całą... No bo już nie powiem, że mamy jedną drogę przed sobą, ale... Tutaj się nigdzie nie wchodzi, więc lećmy tu. To wygląda jak taki typowy przeciwnik, który jest tutaj dosłownie tylko po to, żeby zepchnąć gracza w przepaść. I absolutnie bym się nie dziwił, gdyby tak było. Czy tu trzeba skoczyć, czy tu trzeba zbiec? Mam wrażenie, że skok by się rozbił o tą półkę na górze, więc wolałem tak nie robić. Dobra, tutaj. Let there be light. Nie. Nie będzie światła. Odmawiam światła. Ola Sail Township zapamiętałem generalnie jako taki dość mocny labirynt. Weź latarnię. Czy to się da przeskoczyć? Powinno się dać. Da się nawet przedalować najwyraźniej. Osobiście, znaczy powiem tak, ja bardzo nie lubię mechanik DS1, dlatego z automatu, jeżeli mnie zapytasz o porównanie DS1 do DS3, to ci powiem, że to co było w DS3 jest lepsze. I w tym wypadku też będę twierdził, że... Użyj tam latarni, tam będzie LED be light. Dobra, dobra, już idę, już idę. Hold up. To nie była broń, prawda? Nie, to była broń, to musiała być broń z kulą. O, jeszcze faceluje nawet. Nice. To... chyba zwykła skrzynia. Tak, to zwykła skrzynia. Silver pendant. Czym jest srebrny wisiorek? Nie jest to kluczowy przedmiot. To jest pieśń? Nie. To był zużywalny przedmiot? The Flag's Dark. Okej. Okay. Czy w takim razie to było do parowania Manusa? Nie. Tak, nie, nie wiem. Nie, mówię, ja... Akurat DLC-ka z DS1 tutaj w ogóle nie kojarzę. Au. Jak widać. Czy oni będą zanosić, czy nie? Tym bardziej jest czary. To brzmi jak idealny pomysł, żebym się kompletnie wyjebał. I'm sorry. I też jest przykro. Mam nadzieję, że nie będzie tu jeszcze jednego. Ale chyba nie. Dobra. Dwie otwarte skrzynie. Trzecia nie jest mimikiem. Dunk orb. Najbardziej dunk z orbów. To chyba też można. W sumie miałoby to sens jako coś takiego na zasadzie potrenuj sobie parowanie.
że daję ci przedmiot tutaj, żebyś mógł zobaczyć, że ospójrz, ty możesz parować mroczne czary i potem zobaczysz, że Manus używa mrocznych czarów i takie, ej, ty sprytny, dobry design. Znaczy, żeby nie było, jakbym nie szkalował DS1, to sporo rzeczy designowo tutaj jest moim zdaniem dobrze rozwiązanych. Ale po prostu stricte mechaniki walki są takie niekoniecznie dla mnie, że tak to ujmę. Dobra, czyli tutaj chyba na górę muszę wrócić z powrotem. Chupa ja padówka. To wygląda jak miejsce, w którym aż prosi się, żeby skoczyć. I się w ten sposób kompletnie wyjebać. Dark Souls 1 jest lepszy od Dark Souls 2. Szanuję twoją opinię, nawet jeżeli się z nią nie zgadzam. To chyba najdelikatniejsze określenie, którego mogę użyć. Chyba udało się. Nie jest jednak ten aż tak źle. Co tutaj na górze jest? Skrzynia. Czy ta skrzynia... Powiem tak, uwierzyłbym, że ta skrzynia jest bezpieczna, gdyby nie blasting, który przed nią leży. Plama krwi w miejscu, w którym nie ma żadnych przeciwników? To na pewno nie jest znak tego, że coś tutaj może mi grozić, prawda? O mój Boże, invader. O Boże, i on będzie do mnie strzelał teraz? Mogę do niego podbiec, ale... Sobie nie zostawił, czy jestem ślepy? Nic po sobie chyba nie zostawił. A, czyli ja wcześniej poszedłem kompletnie naokoło, a teraz wróciłem w miejsce, w którym powinienem być tak naprawdę. Nice. Właśnie nie widziałem, żeby nic, żeby cokolwiek z niego wypadło. Mogę się jeszcze wrócić, ale... No nie, pusto. Bo ja go zabiłem mniej więcej w tym miejscu. Na górze też nic nie ma. Musiałoby się jakoś przebliczać przez tekstury, żeby było. A nie widziałem też pop-upa, żeby ktoś z niego dostał. Powiem, że się o ścianę rozbije TBH. Chyba duży tytanit. Chciałbym, żeby to Chang był, a nie duży tytanit, ale co ja się znam? To jest mag, niestety. Wow. Jest strasznie dużo staminy teraz na tym, więc chyba nie powinienem blokować tego. Au. Nie! Come on! Chuje. Dobra, nie jeżdż około mnie mojej duszy, co znaczy, że nikt nie próbował mnie brutalnie zabić. A?
Ach. Czyli mówicie, że tutaj jest invader. I jednocześnie... What? Co tam się stało? Sięgam. Ktoś mi będzie wypominał to, że mówiłem, że tak, tak, umiem tutaj chodzić. Nie przeszkadza mi, że jest ciemno i że jest woda. Co się stało? No, myślałem, że przebiegnę sobie obok kolumny i wybiegnę dalej. No i well, była to dziura. Klasyczny Shine of Amana, chciałoby się rzec. No to co? Let's fucking go! Dobra, na spokojnie. Pełna chillera utopia. Raz, dwa, trzy... 5. A pomódka. A mam ziemię ognie, muszę od tego wpierać. A kurde. Za dobrze chciałem. No tak, w dużej mierze w pewnym sensie wyzwanie, taka też trochę zabawa, że jak umrę, to zmieniam grę. Au. Przy okazji zastanawiałem się po cichu, która gra mi zejdzie w ten sposób najdłużej. Jest na dobrej drodze, że było to Dark Souls 2. Co podejrzewam, że dla wielu tutaj nie będzie wielkim zaskoczeniem. No bo nie jest sanne. Ale jakim cudem z tego nie obywałem, więc nie powinienem naczekać. Ja. Pełna chillera utopia. To jest ten fajny atak. Łapaj chmurkę. Nie, z klasycznych Megamanów to był ten Damage Shuffle, a nie Death. Dla lepszej zabawy. W Dark Soulsach Damage Shuffle by kompletnie nie przeszedł. Zwłaszcza, że ja to robię manualnie. Może jak... Fuck! Może jakby istniał jakiś program, który by powodował, że gra się pauzuje, to jakoś by to dało radę, ale tak? Nie widzę tego. Kompletnie tego nie widzę. Najgorsze jest też, że absolutnie nie jestem w stanie uwierzyć, że byłbym w stanie przejść znaczną część... Robisz? Aha. Dark Soulsów. Jeden. Po prostu próbując wszystko backstabować. Na zasadzie blokujesz tarczą, a potem backstabujesz. Backstaby w jedynce są strasznie dziwne. Jakby nie, ma wrażenie, że wręcz momentalnie za łatwe. A? Widzę nawet moje wspaniałe dusze, gdzie leżą. Nie do końca mi się to podoba, ale widzę gdzie. A?
Słuchaj, po co ćwiczyć? Bez ćwiczenia najlepiej. A się obiło mnie, dziękuję. Zawsze mam dylemat, czy to jest wysokość, z której można spaść. Jakaś część mnie chciałaby spróbować, ale jednocześnie wiem, że to się źle skończyło, więc tego nie robię. Zresztą no siłą rzeczy tutaj jest w miarę prosta droga. Tym razem podbiegnę, żeby nie stać w miejscu, gdzie on może mnie zrzucić tym czarem. No i teraz lepiej. Dobra. Bąk. Okej, okay, przyjrzymy się z zewnątrz, co to jest. Spojrzenie z zewnątrz mówi mi, że mogę zmemować kolegę. Choć ten jeden raz, to ja mogę wykorzystywać ratkowanie przez ściany. No bo tutaj już chyba nie ma. Nope. Znaczy kogoś słyszę, to na pewno, ale... Tam widzę, że ktoś sobie hula hasa. No i koledzy z góry też spadają. Tylko ten, czy jeszcze jakiś? Chyba tylko ten. Jaka część mnie chce powiedzieć, że tutaj będzie ściana do zniszczenia? Nawet jeżeli się mylę. Czy ja tutaj muszę spaść? Nie, są schody. Nikt za mną nie idzie, nikt za mną nie idzie. Ile ich jest na dole? Jest ten jeden. Tam jest paru. Mam wrażenie, że jak spadnę, to oni pobiegną wszyscy. Więc nie jestem pewien, czy chcę próbować. Bo jednak jest ich tam trochę dużo. A ich tu jest dwóch nawet. Będę ich powoli wyciąga, bo mówię, za dużo ich tu jest. Chyba, że kolega nie będzie chciał do mnie przejść. Ale wtedy to mamy inne problemy. Bąk, bąk. Wydaje mi się, że oni do mnie nie biegną teraz. O jedno. Chyba pada na hita. O tyle dobrze. To nie jest niszczalne najwyraźniej. A szkoda. Tutaj jest ich trochę dużo niestety. A nie, nic do rzucania? Powinienem mieć coś do rzucania. Jak oceniam Bloodborne Sekiro, nie chcę oceniać gier, w które nie grałem. Albo przynajmniej grałem na tyle dużo, żeby móc sensownie się wypowiadać. A. No okej, czyli nie ani nic do rzucania jednak. No na szczęście, niech się da w miarę pojedynczo wyciągać. Bo Bloodborne grałem dosłownie tyle, co jest ten prolog plus kawałek pierwszej lokacji. W Sekiro jakoś do gdzieś drugiego czy trzeciego bossa może. Elden Ring mi się bardzo podoba, chociaż mam pewne zastrzeżenia co do tego, jak wygląda tam skalowanie, bo ono jest takie strasznie skokowe. Słyszałem maga, nie podoba mi się to. O! Oh. Czy ja przed chwilą nie powiedziałem, że słyszałem maga i że przez to powinienem uważać? Czy ja mam IQ na poziomie temperatury pokojowej? I to bynajmniej nie w stopniach Kelvina? Zostaw moje pierścienie!
chujowo. A gdyby tak jednak się nimi pozajmować. Tutaj za tymi słupami można chodzić akurat, z tego co widzę. Nawet jeżeli nie wszędzie, bo tutaj na przykład jest przeciwnik, który by nas najchętniej zabił. Czy nie? Tak. Powoli, ale leci. Ciekawe, czy jak będę tędy szedł, to czy ten invader też się pojawi? Pewnie tak, ale jakaś część mnie naiwnie się łudzi, że może jednak... Au, może jednak nie. Czy ja mogę tu wejść, czy... Ta gra mi zdecydowanie na to nie pozwoli? Bo póki co wygląda na to drugie. Aha, okej, okay, rozumiem. Przyjąłem aluzję. Mam nie zbierać tego przedmiotu. Albo zabiegł z drugiej strony. Dobra. Ty idź fuj. Powiedziałem coś. I teraz przychodzi Peculiar Kindle. Chciałbym, żeby on do mnie przyszedł. Bo nie chcę wyciągać... Why? Fucking why? O, nie przeszkadza mi, że tu jest ciemno i nie widać, gdzie są dziury. Sean G. Faraday 2000XX. Kurde, gdybym miałem pedy, to bym ich poużyło trochę, ale mam ich za mało i czuję, że po prostu chcę je oszczędzać miary na potencjalną drugą fazę. A tak, to czasami mi trochę... Bo jestem efektywnie teraz na taki dwa porządne ataki midira, gdzie z embedem byłbym na 3. Bo często jest tak, że człowiek sobie myśli, że ileś tam punktów witalności jest ważne, gdzie tak naprawdę często jest tak, że na poszczególnych bossów dane wartości kompletnie nic nie znaczą przez takie progi obrażeń, które można przejąć. Mi w tym przypadku ember daje właśnie ten jeszcze jeden atak, który można wytankować. To jest dokładnie to, co chciałem zobaczyć! Jezu! Jeżeli jest jedna rzecz, którą absolutnie nie znoszę, to to, jak działa lokowanie w Dark Soulsach czasami. W sensie, że jesteś zlokowany, a potem ci się losowo kamera odwraca, bo... I tak wiem, że mam wrażenie, że to już któraś rzecz, która jest jedną z rzeczy, której nienawidzę. Ale no... To akurat dość mocno boli w tej sytuacji. Mam przyzwyczajenia z Nameless Kinga, gdzie lokuje się na podobny atak, żeby go jako tako omijać. Więc kiedy gra zabrania mi robienia tego tutaj, czuję się zawsze trochę skonfundowany. Nakurde. Jestem w końcu...
fowej części, tak jakby DLC-ka. I wciąż dopił tutaj tylko Larshada, nie Shanki. To jest strasznie dziwny design. Bo w takim razie, skąd gracz ma wziąć sobie najlepsze bronie? No, ja wiem, że no niby są Black Knighti przed Gwenem. Ale nie, dla mnie to jest dziwny design, o tak powiem. Oop. Ktoś tam, no pięknie, czy mi się wydaje? Co mi się wydaje? Wow, byłem pewien, że jestem w dobrej pozycji, żeby to blokować. Duży szart. Lol, przebiegamy. Knysz w plecy. Taki duży, na długim kiju, ale knysz. Akurat, tutaj był jeszcze jeden. To nie był backstab! Nie dam sobie w mojej, że to był backstab! Holy fuck. Ale gigantyczny stan w LAC. Aż tak? Kto z kim grał właściwie? Bo nie śledziłem dzisiejszego terminarza, przez to, że stream, więc wiedziałem, że z założenia większości gier nie obejrzę. Fanatic w grupach. Nice. Czyli mówisz, że jest coraz większa szansa, że Fanatic nie będzie w grupach? Chodź, kolego. Chodź, kolego. Au. Skąd ty się tu wziąłeś? A, szlak, stąd się nie da wyskoczyć. Goddammit. A, wezmę go. Szybko. Dziabnę i dobiję. Albo i nie dziabnę. Ale zaraz dobiję. Dobra, teraz nie dać się złapać na to, na co ostatnio się dałem złapać. I będzie git. Pamiętaj, Shinji, jest tu mag i ten mag będzie do ciebie strzelał. A propos. Au. Dobry Estus. Lubię takie. Chodźcie to. No i tak to ja się mogę bić. Ten dole też ma? Jup. Czy jestem w stanie go odmusić, żeby on spadł tutaj, czy nie? Pewnie nie, co? Za dobrze by było. Bo czy tam jest jakieś wejście generalnie, tak na pierwszy rzut oka? No nie widzę. Więc chyba... Chciałem powiedzieć, że go oleję, ale jak dalej tak będzie we mnie strzelał, to przemyślę swoje zachowanie. Tutaj coś jest. Czy to jest winda na początek? Nie będę rozmawiał o tym, co tutaj się stało. Hop! Tak, to jest winda na początek. Nice. Więc nie umieszkam sobie z niej skorzystać. Aż w sumie... Nie, ale nie jest aż tak daleko. Przy okazji level upnę.
Chodźcie. Kto z nich mnie zrzuci w takim tempie? Ulala. Jestem memowany. No dobra, jest okej. Szybki Estus. 9 to nie jest zła ilość, że tak to ujmę. Nie widzę też, żeby gdzieś po boku były jakieś dziury, w które można sobie casualowo wejść. Więc lećmy tu. Stąd przyszedłem, więc przejście powinno być tu. Tak na logikę przynajmniej. To wszystko są... ci, którzy pięściami biją. Nie magowie w sensie. Au! Tak? Duży tytanit. Jezu! Kurwa. Pamiętaj, co mówiłem o tym, że nie ma tej chyba maga? Żartowałem. Au! Tu jest dwóch ma! Jezu, to było dwóch magów. I fakt, że tego tytanitu nie mogę przeklikać, bo... bot. Też mnie denerwuje. Dobra. Potrzebuję HP-ków. Nie, nie potrzebuję samonów. Nie przechodzę tej gry z samonami. Powiedziałem sobie, że będą to przejścia bez samonów i będą to przejścia bez samonów. Co najwyżej zaraz się wrócę, żeby wykupić kolejny 70 life gemów. Ale to jedyne, co mogę zabić. Myślę, że tamto cholerstwo, które wstało przed chwilą, będzie mnie jeszcze gonić. Albo nie. O, well. Najwyraźniej nie chcę. Właśnie, to może te zwłoki się da z tej strony podnieść w takim razie. O, mój Krystos Olmas. Nice. Płynie świcik. Nie no. Słuchaj, Shine of Amon to bardzo fajna lokacja i przyjemna. Nie wiem, o czym mówisz. Zwłaszcza ten NPC, który tutaj mi właśnie inwajduje, też jest bardzo zabawny, interaktywny. Przysięgam, to nie jest tak, że dążę mieć dzisiaj tym głównym zwłaszcza to. Zrobiłem to samo już czwarty raz! Będę to robił tyle razy, aż ten NPC umrze. Czy coś? I myk w dół. Nie, to na pewno będzie Tech Urn. Zobaczycie. Kopium. Moje całe zero dusz. Najlepiej.
I pod niego. Cześć, Midir. Walcz nim normalnie. Nope. Będę walczył z bossami normalnie, kiedy FromSoft przestanie dawać jakieś 70% redukcji obrażeń. To tym jestem magiem. Ja damy. To nie pierwszy raz, kiedy tego nie zrobiłem. O, 170 obrażeń na hita z mojego głównego miecza, który jest upgrade'owany na maksa. O, dobry design. Au. Estus? A, jedno, zagapiłem się. Jestem martwy. Albo i nie jestem martwy, nice. Nasz, god damn it. Au. Au. O-o. Mam złe przejścia. Czy ja jestem przy ścianie? Tak, Oliver. To było okropne. Chcesz mgiełki trochę, Midi? God damn it! Wiecie co? Pojmij dupę. Czy możesz przestać? Fuck! Nie zdążyłem. Ulala. Mam wrażenie, że tutaj znowu się udupiłem w dokładnie ten sam sposób. Nie patrząc na to, ile mam HP. A nie, to jeszcze nie ten. To jeszcze nie laser. To będzie laser. No i co ja mogę powiedzieć? No, Shin przychodzi mi, gdzie spada. Yes?
Tak nawiasem mówiąc, jako że przy pierwszej pseudo udanej próbie cię nie było, miałem jednego rana, gdzie Pestilent Mist go zabił już po mojej śmierci, ale mi go nie zaliczyło. Także smutek trochę. Znaczy mówię, no ja mam największy problem z tym, że Midir, jak i wszyscy bossowie z Ring City, mają idiotycznie duże resisty. I że przez to walka trwa nieprzyzwoicie długo, nawet jak na standardy serii. I gdyby nie to, to absolutnie nie miałbym problemu. A tak to... Zresztą... Powiem szczerze, że... Nigdy nie korzystałem z tej strategii i chciałem zobaczyć, jak ona działa. Bo zazwyczaj jak byłem magiem, to biłem go rzeczywiście mieczem, tylko że... jakimś staysoldem, takich tutaj na przykład mam. A tak, żeby próbować bić go Pestilent Mistem, to mi się nie zdarzyło. No to co? Niczym w Shreku. Księżniczka czeka na mnie w najwyższej komnacie, w najwyższej wieży. Jestem już w 13 rozdziale Tilanga. Jeżeli dobrze pamiętam, jest jakieś 22, 24, coś takiego. Więc jeszcze sporo w miarę. Taki główny rozdział w endingach jest bodaj w 17. 17 albo 18 też chyba. Więc do wyboru endingu masz relatywnie już niedaleko, tak powiem. O nie, chłopcze, rozbił mi jajo. Chłopie, coś ty zrobił. Mógłbym się przysiąc, że to sam mi narzekałeś, że ten, że dubbing jest... O, właśnie, właśnie. Znaczy w sumie też mówiłeś, że dubbing nie wypada źle poza sceną. Anyway, witamy w Morzu Soli. Usiądę sobie, znaczy usiądę, odpalę lotnisko raczej. Jakbyśmy chcieli tutaj zejść, to nie ma tutaj absolutnie nic godnego uwagi, więc mamy jedną drogę, w którą możemy iść. Co tutaj było z ważnych rzeczy do zgadnięcia? Tutaj Invader chyba był. Znaczy Invader. NPC. Albo Invader? Chyba Invader w takim razie. Tej Invad. I've searched for the dark stricken creature. I am Shira, daughter of the Duke
Przykro mi, jeżeli jesteś przyjaciółką tego skurwysyńskiego smoka. Że też ci nie wstyd w ogóle się jeszcze do tego przyznawać. Goddammit. Najgorsze jest to, że patrząc na to, jaki rozmiar ma jej broń, to jest bardzo duża szansa, że ona może mnie poistankować. Więc wolę się z nią nie cejdować raczej. Albo i mogę, I guess. Holy fuck. Dobra, ty pijesz tu sytę, ja też mogę. I tak chciałem to zrobić, ale będę udawał, że to tylko dlatego, że to ona. Mało, to nie powinno jej wybić ataku. Siema. Okej. Okay. Czy jak atakuje, to mój weapon nawet kiedy zazwyczaj z tego jej nie wybija. Co ciekawe. A te strzały, nie wiem czy tylko ja mam ten problem, ale ona potrafi je tak chamsko przetrzymywać, że człowiek już roluje tak na wyczucie. I akurat idealnie po rolu wchodzi. Użyłbym naładowanej S2, ale wiem dokąd to zmierza. Myślałem, że Zolka czuje. Nie tu radzą. Ile ty masz tych Hestusów? Ja najmocniej przepraszam. Zawsze im wyjdę, że mają po dwa. A to już był trzeci. A ja wiem, że nie powinien narzekać. Sam trochę Hestusów jak pojebany. Crucifix of the Mad King. Jako, że zużyłem trochę syfu. Nie, to tylko ostatnio ognisko. Slabik przy okazji wpada. Dobre pytanie. Nie mam target shielda. Zastanawiam się, czy mam target shielda. Właśnie ja często mam tak, że widzę broń jakieś, co i myślę, ej, w sumie fajna broń. Po czym nigdy jej nie używam. Ha, ha, ha. Bo jestem przyzwyczajony do używania jakiegoś konkretnego zestawu broni. Aczkolwiek przysięgam, Lotic Night Grace to moje najlepsze odkrycie w DS3. No co, let's fucking go? Da, potrzebuję jednej szybkiej odpowiedzi na bardzo ważne, egzystencjalne wręcz pytanie. Czy kolegę tutaj można parować? Bo jeżeli tak, to sobie nie odpuszczę okazji, żeby spróbować. Fuck! Cześć, Gaelu. Your bark, soul. No bo jak się z tobą walczyło, kolego? Możesz sobie poprzypominać rzeczy strasznie. O Jezu, aż to ma HP. I tutaj Pestilent Mist na pewno nie jest playem. Z drugiej strony zastanawiam się, czy to jest playem. O, jeden sposób, żeby sprawdzić. Wiesz, że to jest 5 na Krystal Soul Spira po moim kurwa trupie. To jeszcze jeden play, który potencjalnie chcę sprawdzić. To.
205. Na. Kompletnie się nie opłaca. To jest właśnie problem z graniem magiem, moim zdaniem, że teoretycznie mam 50 inta i wybity katalizator na maksa i zadaje śmieszne obrażenia w porównaniu do paska HP bossa. Mgła jest kompletnie bezużyteczna, jeżeli boss jest tak mobilny jak Gael. Przynajmniej takie jest moje zdanie. O, to jest ładny moment, żeby mu sklepać siłę ponarta. I swoją drogą ten motyw, który tu leci, holy fuck. A ci jebne? Tak, ale to wygląda jakby on się skłaniał do riposty trochę. Na, co daje kobu. Weźmy sobie mana Estusa przy wolnej chwili. On się tak ładnie to nastawia. Ja też nie mogę zapominać, żeby estosować wtedy, kiedy jest okazja, a nie wtedy, kiedy czuję, że potrzebuję, bo to zazwyczaj się kończy źle. Joy. Dobra, co robiłeś w drugiej fazie, kolego? Czas sobie przypomnieć. Czy on w drugiej fazie już zaczynał latać? Jop! Au. O ty kurwo, przestań mnie strzelać! Się zjebać. Estus. Bolem jesteś między nim a dyskami. Jezu. Zostaw mnie. Mało Estusów, nie podoba mi się to. A Jezu, to był okropny timing.
Double grid, 100% gridu. Ej, jak na pierwsze podejście od 100 lat, to dojście do trzeciej fazy to nie jest absolutnie nic złego. Będę się tego trzymał. Fajnie, kwestia nawet hitboxy, które tutaj się wydziały. A, się koledzy. Nie chcę się całą czwórką narbić. Powiedział, po czym bił się praktycznie z czwórką. Cześć, co? A, okej. Okay. On po prostu zwłoki targa za sobą. Przez to myślałem, że tam jest jeszcze jeden żywy i tak kwestionowałem. Jest za krzyki. Myślałem, że to u mnie za oknem. Dobra, to jeszcze raz, na spokojnie. To są moje dusze. Chcę moje dusze. Oni będą do mnie teraz strzelać, niestety. O, może. To się źle skończy. Coś tak czuję. Dobra, jak to dwójką się zajmę, to teraz też nie mogę tych kolegów tutaj podzaszować trochę. O, o. Tak. Tak. Tutaj powinien być bezpieczny. A, goddammit. Nie da się tak, niestety. Dobra, czy tutaj coś jeszcze jest? Nie widzę, żeby coś tu jeszcze było. A, zielony tytanit. Tam na pewno coś po bokach będzie. Nie zrobiliby takiego dużego korytarza tylko po to, żeby po bokach nic nie było, prawda? 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 Czym ty kurwa jesteś? Holy fuck. Nie wiem czym jest, ale jest zdecydowanie zbyt wytrzymały jak na moje standardy. Okej, nieważne. Czy Hefan, I guess, potrzebuje przecinka w środku? Jakaś część nie chce powiedzieć, że tak, ale jednocześnie nie jestem pewien. To nic nie ma efektywnie z tego co widzę. Beware of enemy. A to ci sprytna winda. Czy to już to, co myślę, że to jest, że to jest? Czyli to zbiera. Nice. To rzeczywiście absolutny klasyk. Potrzebuję światła. Tyle pamiętam z tej lokacji. Jedna rzecz jeszcze, którą kojarzę, to, że dało się bardzo intensywnie memować tutejszego bossa, tylko musiałbym do tego wykupić idiotycznie duże ilości strzał. Nie będę komentował tego, co tu zaszło.
Proszę przepaść. Okej, okay, jak mnie nie podpuszczasz, to nie będę tego robił. Może gdybyś mnie podpuszczała, to bym się zastanowił, ale jak nie podpuszczasz. Au. A, to mag. Tak. Sylwia po prostu chce, żeby Shin cierpiał na Shrine of Amana. Au. Kurwa, widziałem. Przestań się śmiać, ty chuju. Dark bead, bed. Kresorsy obecnie są jedynka. Są jedynka, tak. Polska języka też jest bardzo trudna języka. Przed bossem już nie ma żadnego ogniska, prawda? Chasm of the Abyss jest ostatni, prawda? Prawda, nie ma. Czy wiesz, jak bardzo zostałem niepocieszony tą wiadomością? Oj? Oj? Halo? Halo? Welcome to humanity. This is our one. Że zaraz tu jest skorpionsów. Is this the wind that you're talking about? Czy to jest naprawdę winda do... przed Artoriasem? Ale mi wciąż jest to winda, I guess, ale... nie jest to winda, której się spodziewałem. Podoba mi się, że latające duchy, jakim są Humanity, mogą sobie po prostu spierdolić się przepaść, a ja razem z nimi! I hate this game. Holy fuck, I hate this game. Ale spójrzcie na to z tej strony. Nie ma szans, żebym piąty raz wyjebał się w tę samą dziurę. Więc się ciesz, że nie byłeś, jak biłem się z Artoriasem. To byś dopiero zobaczył mój wysyp na temat tego, że adaptability jest lepsze niż Dark Souls 1. Znaczy, powiem ci tak, byłem dosłownie stanlokowany przez Artoriasa i dlatego ból dupiłem strasznie. Nie wiem, no, atakował mnie i nie mogłem się odzolować przez jakieś 4 ataki z rzędu. Maszując rola. Więc nie wiem, co tam się działo. I naprawdę kwestionowałem to, co się tam działo. Tak samo na tym, na Sanctum Guardianie byłem bardzo mocno... Znaczy, może nie tyle stunlockowany, co bardzo długo... musiałem czekać, aż będę mógł wstać. To może jest lepsze określenie. A, to ty mnie ostatnio tak zabił. To wiele wyjaśnia. Bo to jest shotgun. Efektywnie.
MBS. To pomyślam, wystarczy zraszować maga i mag będzie dużo mniej bił. Uwierzylibyście? Bo ja nie. Moshi Moshi, is this bait? What? That's spooky. Co jest to, co myślę, że to jest? No i widzisz, Sign of Mana nie jest takie złe. A, daj, bo jego trzeba było pokój skupić. Dobre hitboxy. Seaman of Dong. Big boss design, nie będę kłamał. Nigdy nie walczyłem z bossem o tak dobrym designie. A wyjebać. Jest? Ja wam powiem tak, tak jak nie narzekam na Sign of Mana, tak na lokacji, do której teraz idziemy, zdarzało mi się, że narzekałem i to nieprzyzwoicie dużo. Undead Crypt. Holy fuck, Undead Crypt. Left. You don't fucking say. Wiadomości gracze be like. Yes. Pamiętaj, by mieć za pan obchodnie. Zapomniałeś TF. Jeżeli dobrze pamiętam, to tutaj absolutnie hejcili ze spaloną pochodnię i chcieli cię zabić za samo chodzenie za pa... ALDIA! Spłukłeś mnie. Daj mi usiąść przy ognisku. Kolego. Daj mi usiąść przy ognisku. Przysięgam, pewnego dnia wezmę sobie i po prostu wygoogluję, gdzie są wszystkie upgrade'y do Estusa, bo aż mi przykre, jak patrzę na moje 8 Estusów plus 3. Jakby szaldy poznajdywałem, ale... Dustów już nie, ni chuja. Co by tu dawać? Trochę brigad by się przydała.
Uga Boga, more like Unga Bunga, am I right? Dzięki Bogu za nieograniczone zapasy life jamów. Undead Crypt. Aż to po bokach coś było. Tak. Radiant Life Gem. Nice. Don't give up, skeleton. Don't give up, friend. Z tej strony natomiast... Attacking ahead. Dzięki. Zaatakowałem ahead. Właśnie, gdyby tak założyć jakieś przedmioty. Najlepiej takie, przy których nie będę fatalował. No dobra. Pointless. O nie. Brakowało jeszcze tylko, żeby tam było pointless, but stay right. Czy ktoś z nich do mnie podejdzie? Chyba nie. Dobra, łapnę szaflet. To był najbardziej losowy zmieniony lokon, jaki w życiu wykonałem. I swear. Czaj, co z niego wypadło? Halabarda, nice. To co, w DS2 też zaczną grać halabardą, takich w DS1. Au. Au. Oh. Holy fuck, ale hejtu na DS2. Absolutnie nie rozumiem, skąd go tyle. Ja właśnie wyszedłem do początku. To jest to, co chciałem zrobić. To nie jest to, co chciałem zrobić. Patrzcie, ktoś tu chce złapać jakiegoś innego bana z mojego czatu. Zahejtowanie Twin Blade'ów. Au. Au. Na bez. Chyba co się tu działo? Były magiczne rzeczy tak zwane. I to takie magiczne rzeczy z Humanity związane. Siema. Czy względem Dylan? Naaa. Ebe, jakaś część mnie twierdzi, że powinienem. Z drugiej strony musiałbym ją pewnie ulepszyć z powrotem, a nie wiem, czy mam tyle materiałów nawet. No, w ogóle czanków nie mam w tej chwili. Mam slaba, a nie anczanków, jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi. A co jeżeli teraz odpalę pochodnie? Czy kolega się denerwuje? Tak, wszedłem po Wendrika. Masz mi coś do sprzedania?
Masz mi coś do sprzedania? Na przykład Himalaya w tych dużych ilościach. Ring of Thorns, Lmao. A więc Soul Steel nie byłby złą rzeczą. Zwłaszcza, że Krysta Soul Steel jest bodaj na NG Plus dopiero. Dziwna rzecz w sumie w tym... Czemu ludzie trolują? Czemu ludzie dają takim wiadomościom pozytywny rating? Chuje. Ten mist. O nie. Jumping ahead, but below. Czy nam się opłacało spadać? Znaczy ja generalnie szukam możliwości, żeby nie wchodzić w to miejsce, bo dostanę raka, jak tylko tu wejdę. I zastanawiam się, na ile tutaj było cokolwiek sensownego. A nie chcę. Jest to skrzynia i jest przeciwnik z tarczami. God damn it! Ile on ma tych ataków? Wydawało mi się, że tylko 3 wykonuje maksymalnie. Wow! Wow! A pozwolę sobie wyjść na chwilę, żeby się jeszcze raz live jamować. Au. Dobra. Łop zabity. O, dabinka przy okazji tu jest. Czy to jest mimik? Nie, to nie jest mimik. Czułem się, Shin. Co tu jeszcze jest? Light Sequoias, o nie! Is this bait? Moshi Moshi Baitodes? Dusza bohatera, nice. O, ognisko. O mój Boże. Tyle wygrać. To niesamowite, ile można wygrać. A, bo teraz czas na największe leczysko tej lokacji. A nie tutaj trzeba bardzo uważać na dzwony, takie jak tutaj są? Kurwa! Powiedziałem coś! Tak. Dzwony budzą tutaj wszystko, co żyje, bądź też nie żyje. Tak jak ja właśnie nie żyję. O, Jezu, długo mnie nie było u tego, u Gaela, więc czeka mnie świetna zabawa. Zabawna sprawa, bo cała ta arena tak naprawdę tutaj jest areną do walki z Gaelem. To nie jest wcale tak, że ten, że jesteśmy ograniczeni tylko do tamtego miejsca, w którym zaczynaliśmy. Z Gaelem możemy się bić na całej tej wielgachnej przestrzeni. Nie wiem, czy jest jakakolwiek większa arena do walki z bossem w którychkolwiek Soulsborne-ingach. Ej. Stamina, spokojnie.
To było okropne. I nie powinien tak robić. No za to jak najbardziej. Dobra. Estus. Nice. Au! To mi zada więcej niż myślałem, że mi zada. Fakt. Dobra, jedynka, jedynka, jedynka. Zastanawiam się, czy nie szybciej i tak stąd będzie, szczerze mówiąc. Bo tam niby sobie windę odblokowałem, ale nie czuję, żeby ona była jakoś specjalnie bliżej. O, super biały chunk. I w sumie na ile mogę przebiec przez te wszystkie humanity, które tutaj są? To też mnie zastanawia. Bo to wygląda jak coś z cyklu nie powinien tego robić, ale chuj. Po. To wygląda jak miejsce, w którym można spać. Niekoniecznie tak. Au, au, au. Zostałem ojebany przez grę i będę się tego trzymał. Bo powinienem spać na tą kładkę, która jest piętro wyżej. Chuje. No dobra. Undead Crypt, kolejne podejście. Ani tak długo, jak tutaj nie uderzymy w żaden dzwon, to będzie ok. Problemy zaczną się, kiedy albo my, albo przeciwnicy uderzymy w jakikolwiek dzwon. A jest ich tutaj nieprzyzwoicie dużo. Na jedno. Wow! Estus? Czy też kiedy mogę dać się zabić? Tak. Dobra, nie bić w dzwon, nie bić w dzwon. Tutaj znowu nie bić w dzwony. Au. Estus? Co to jest? Dusza nieumarłego, czy nic specjalnego. Kurwa. Czemu to mi nie zdaje obrażeń w ogóle? To mnie zastanawia. KTO DZWONIŁ?! Holy fuck. Jak grzecznie pytam, kto kurwa dzwonił? No właśnie, jeszcze przyszły te jebane. Skurwysyny! Jezu. Chyba najgorsze jest to, że ja nawet nie uderzyłem w ten dzwon. To jakiś przeciwnik musiał w niego zajebać. A machać galku, fajnie będzie.
Nie ma staminy takie gwizdowanie przede wszystkim. Więc powinienem po weaponalcie po prostu sobie odpuszczać. To jest chyba najłatwiejsze dyskontowanie, a tak naprawdę? Obok tego. Czemu ja to znowu robię? What? Raz, dwa, trzy, cztery. Top. Druga faza. Jeden estus, drugi estus i można się bić. Pierwsza faza na jednym estusie to jest całkiem dobry wynik, jak na mnie. I na to, że mamy relatywnie niewiele z nią takiego świeżego doświadczenia. Lekki stagger. Czy to daleko? Mogłem mnie trochę niedawno się zmienić. Stagger. Tak, ode. Estus, szybko. Przestań. Au. O Jezu, to było krewne. Oj. Mało mam embedów niestety. Ale chyba jakoś będę musiał to przeżyć. Au. To daleko. O, hit za dużo raczej. Yep. O, o. Niedobrze. Au. To był 2 estus. Gal chyba nie da mi teraz za bardzo estusować. Oj. To nie była tak do ripostowania. To daleko. A, to mnie położyło na ziemię w ogóle. Raz, dwa. O Boże, ale się dałem wbejcić. O jebaniutki. Bejt pierwsza klasa. Halo?
Przestań się teleportować. Oj. O-o. Oj. A. A kurde. On wybuchnie zaraz. Nie da się na to odpowiedzieć. O Jezu! Potężne obrażenia to nie są, ale na pewno bezpieczniejsze niż bicie się z nim w mili. O, o, ściana. Kurde! Blisko było, blisko było. Jakbym miał jeszcze jedną taką trzecią fazę jak ta, to raczej by mi się udało. Bo nie ukrywam, że moim zdaniem było naprawdę blisko, tylko za bardzo nie pamiętam jeszcze ataków w trzeciej fazie i często dawałem się trafiać, często myślałem, że jest bezpieczne, a nie było bezpieczne. Ten kolega tam obiegnie, tak. Au. Czemu się nie wystosowałem ostatnio? Czemu on rzuca czary szybciej niż ja się stosuję? Holy fuck! Jezu Chryste! Ja dosłownie nie miałem okazji, żeby się wystosować. Ja jebie. Co za mem. Byłem pewien, że przyjebie ten dzwon, bo tam było z prawej. Czemu? Te duchy wstały, jak ktoś zadzwoni. Czemu on wstał? Imbi fell. O, DS2 Junko. I mean, nie ukrywam, że pewnie mogło być trochę racji. Ale cicho. To by oznaczało, że musiałbym przyznać, że DS3 nie jest double go. A na to sobie nie pozwolę. To
powiedziałem też znowu. Holy fuck, to jest dwa. Został mi jeden embed, by the way. Nie podałeś to. To było do przejedzenia. Nie chciałem używać cestusów, bo uznałem, że jeżeli tak szybko obezwałem, to trochę źle świadczy o ranie i nie przewiduję w nim wiele dobrego. Więc to było takie, albo zajdę na tyle daleko, żeby być w stanie się zaemberować i coś z tego ugrać, albo nie zajdę. Kropka. Ulala. Przemilczę to. Do własnego zadania mentalnego. Au! Te BH tylko czekałem, aż Humanity mnie zabiją. O mój Boże, jeśli nie dążę bez tu... Trochę XD, nie powiem. To jeszcze raz. Można spać tutaj. I proszę mnie nie denerwować. Następnie można spaść tutaj. I proszę mnie nie denerwować. I można zejść tutaj. I proszę mnie nie denerwować. Granie mem z tą walką polega na tym, że da się Manusa zestrzelić poza jego areny, jeżeli ma się odpowiedni łuk i dużo strzał. Nie wiem, czy to zostało naprawione, czy nie. Ale na pewno było to kiedyś możliwe. Powiem więcej, za cholerę nie pamiętam tej walki, więc będzie fajnie. Co mnie trafiło? Ups. Hulk smash? Okej, okay, Hulk smash. Dobra, skończymy sobie na dzisiaj. Wiem, że jesteśmy blisko z Gaelem, ale... Moim zdaniem to jest dobry moment, żeby sobie skończyć na dzisiaj. Także dzięki wam za przybycie. W środę normalnie powinno być Triangle, w sobotę normalnie Dark Soulsy. Jakby coś się miało zmienić, to będę uznać. Do następnego razu, raz otrzymaj się po. Cześć!